Wojsko polskie rośnie w siłę, podkreślał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas uroczystości nadania sztandaru 18. Łomżyńskiemu Pułkowi Logistycznemu. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak uczestniczył wczoraj w uroczystości nadania sztandaru 18. Łomżyńskiemu Pułkowi Logistycznemu. To jedyna z jednostek 18. Dywizji Zmechanizowanej. Ten proces tworzenia, formowania 18. Dywizji Zmechanizowanej rozpoczął się w setną rocznicę odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości. W międzyczasie 18. Dywizja Zmechanizowana została scertyfikowana, więc już jest gotowa do tego, żeby bronić naszej ojczyzny. Podkreślał minister obrony, teraz ten proces zwieńczyło nadanie sztandaru 18. Pułkowi Logistycznemu. Minister zauważył, że takich jednostek w wojsku jest coraz więcej. Wojsko Polskie rozrasta się liczebnie, z roku na rok przybywa żołnierzy. Wojsko Polskie jest wyposażane konsekwentnie w nowoczesny sprzęt. A wszystko służy temu, żeby nasza ojczyzna była bezpieczna, żeby Polska mogła się rozwijać. Jednak nie zawsze tak było, zwracał uwagę Mariusz Błaszczak. Minister tłumaczył, że sytuacja, w której likwidowane są jednostki wojskowe, jest wprost zagrożeniem dla polskiego bezpieczeństwa. Jedyną realną i skuteczną odpowiedzią na wszelakie zagrożenia, które stoją przed Rzeczpospolitą, jest właśnie to, żeby Wojsko Polskie stało na straży bezpieczeństwa, żeby stało na straży również naszych granic. W ostatnim czasie, gdy granice są szczególnie zagrożone, Wojsko Polskie wspiera Straż Graniczną, zapewniał Mariusz Błaszczak.